dostojni zaproszeni goście, druhny i druhowie. Pozwólcie, że w kilku słowach odniosę się do tego, co wspólnie tutaj dzisiaj przeżywamy. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i za możliwość udziału w tym pięknym przedsięwzięciu. Mam przyjemność reprezentować dzisiaj tutaj podkarpackiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży w Rzeszowie, pana generała brygadiera Kuligę, który niestety z powodu ważnych obowiązków służbowych musiał pozostać w Rzeszowie. Ale cieszę się szczególnie, że pan komendant delegował mnie tutaj, bo jesteśmy na terenie powiatu sanockiego, Woli Michowej, w pięknym zakątku Bieszczadów, Podkarpacia, w miejscu, do którego od lat przyjeżdżają harcerze i wierzę, że tak zawsze będzie, bo to urocze miejsce, wspaniała przyroda, bogata kultura, tradycja, gdzie łączą się historie różnych narodowości, nacji, która jest niezgłębiona i myślę, że przez wiele, wiele lat przyjeżdżając tutaj będziecie mieli okazję jeszcze ją poznawać. Cieszę się również, że jako strażacy możemy również uczestniczyć troszeczkę w organizacji waszego obozu, bo zawsze zanim ten obóz się rozpocznie, jesteśmy tutaj po to, żeby sprawdzić, czy pod względem przeciwpożarowym jest tutaj do końca bezpiecznie. Tak zawsze jest i mogę to potwierdzić. Dosłownie dwa dni temu strażacy z Rzepedzi pomagali wam walczyć tutaj z owadami błonkoskrzydłymi, bo tak to się nazywa, czyli z osami, które zadomowiły się na waszym obozie, a chyba nie do końca miały zaproszenie. Chyba się troszeczkę udało, jeśli trzeba będzie, to jeszcze pomożemy. Powiem tylko tyle, że jest to w tej chwili ogromne zagrożenie, które występuje praktycznie na obszarze całej Polski, z którym radzą sobie strażacy, bowiem w przeciągu 2 tygodni na terenie powiatu sanockiego strażacy wyjeżdżali ponad 200 razy do gniazd szerszeni i os. Proszę Państwa, to rzeczy, których nie można lekceważyć, a wiedzą o tym szczególnie osoby, które są uczulone na jad tego typu owadów. A teraz taka bardzo osobista refleksja, którą chciałem się z Państwem podzielić. Ja też byłem kiedyś harcerzem, przypominam sobie doskonale te czasy, zanim ubrałem mundur strażaka i była taka sytuacja kiedyś, że będąc drużynowym, mając drużynę w większości żeńską, miałem okazję ścigać taką malutką dziewczynkę, brunetkę z warkoczykiem zaplecionym po francusku i nigdy nie sądziłem, że potem ta dziewczyna będzie mnie ścigała przez całe życie jako moja żona. Tak się dzieje na bieżąco, ale nie żałuję tego, że byłem harcerzem, a więc warto po prostu przez to przejść. Szanowni Państwo, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Życzę wspaniałego pobytu, niezapomnianych wrażeń i żebyście Państwo zawsze z przyjemnością wracali w ten piękny zakątek Polski. Dziękuję bardzo.